Dzień dobry, kochani. Ja jestem po małej przemianie. Wczoraj nastąpiła ta przemiana wieczorem. Dajcie znać, co myślicie. Mi zależało na tym, żeby nie było widać mojego odrostu. Tak jak przy blondzie było to bardzo zauważalne. Ale jestem zadowolona z tego koloru. Także tak. Dzisiaj Was zapraszam na zupełnie zwykły dzień ze mną. Zabiorę Was ze sobą na zwykłe spożywcze zakupy. I zobaczymy. Chyba zabiorę Was też na śniadanko, bo chcę dzisiaj chyba zjeść śniadanko na mieście. Znaczy no. W Polsce śniadanko na mieście wygląda troszeczkę inaczej niż w Irlandii. Także zapraszam. Dobra, mała zmiana planów. Było śniadanie w samochodzie. Szybkiego wrapa sobie zjadłam. Na stacji sobie zamówiłam i muszę ogarnąć szybko zakupy, bo Paula chce zawieźć samochód do mechanika, więc muszę ją odebrać od tego mechanika. Także mam godzinkę na zakupy i będę się streszczać. Maluszki tylko mają. Zdoby świąteczne do bukietów. Przekąski. Dzisiaj na obiad mamy spaghetti. Pełnoziarnisty makaron, ale weźmiemy dwa na zapas do koszyka. Dobra, godzina 10:05, Lidl ogarnięty. Teraz zmywałem się do polskiego sklepu. A jeszcze chciałam wskoczyć do Tesco, jak mi się uda. Tam są moje ulubione orzeszki. Także jakby mi się udało, to było super. Także lecimy. Dobra, zakupy ogarnięte jak nigdy, jest 20:50 i mam zawalony cały bagażnik, więc wszystko mam w samochodzie w środku, więc mam czas, żeby wyjechać do Tesco. Jadę do Tesco, pokażę Wam moje ulubione orzeszki i wtedy będę dzwonić do Pauli. Się spotkamy u tego mechanika i on zawiozę do domu. Wiecie co, nagrałam przed chwilą i chyba mówiłam sama do siebie, po prostu nie nagrało się. Orzeszki zakupione, moje ulubione, wszystko ogarnięte i jadę po Paulę do mechanika. Update, po makijażu i po wszystkim chciałam tylko się zgłosić, pogadać chwilę z Wami o włosach. Tak, Aria jest ze mną w samochodzie. Nic nie nagrywałam, bo walnęłam sobie drzemkę dzisiaj, jak nigdy. Dla mnie drzemki to strata czasu w ogóle. Przerwali mi telefonem i teraz nie wiem, co do Was mówiłam. Wiem, że mówiłam o tej drzemce. Ogarnęłam wszystko, posprzątałam. Dzisiaj na obiad mamy spaghetti bolognese. Ja nie lubię. Ty nie lubisz? To co zjesz w zamian? Nic. Ty już zjadłaś nuggetsy, ale może byś coś innego zjadła. Nie. Nie jadek.
Także to zrobione. My jedziemy teraz do koleżanki spotkać się. Tak, i do młodego. Będziecie się bawić. A my sobie pogadamy. Ale najpierw jedziemy do sklepu z zabawkami. Nie nagrałam. Miałam dla was... I co miałam mówić w końcu? Że nagrywałam dla was te zakupy z tych sklepów spożywczych i miałam zabrać rachunki i w końcu ta Paula mnie wybiła z mojego rytmu i ani nie zabrałam rachunków, ani nie nagrałam rozładowywania tych, tych zakupów, nie pokazałam wam, co kupiłam. Nadrobię to w przyszłym tygodniu. Także teraz jedziemy do Ken Blacka, tak się nazywa sklep z zabawkami tutaj w Carlo i w ogólnie w Irlandii to jest jeden z takich popularnych sklepów z zabawkami. I wiem, że wy nas widzicie bardzo dużo w samochodzie, ale to z tego względu, że my musimy dojeżdżać 15 minut do miasta, a potem staramy się wszędzie chodzić na nogach. Parkujemy samochód w jednym miejscu i chodzimy do różnych lokalizacji na nogach. Chyba, że to są zakupy spożywcze i potrzebuję jeździć samochodem, żeby mi było łatwiej, żeby tego nie dźwigać. Także jesteśmy sporo czasu spędzamy w samochodzie, ale staramy się w międzyczasie chodzić między tymi sklepami. Już jesteśmy w mieście, zaraz będziemy pod tym sklepem. I tak, włosy. Mówiłam już trochę o tych włosach, ale dopiero się do nich chyba teraz przekonam, jak już mam makijaż i wszystko zrobione. Piękny jest ten kolor, bardzo mi się podoba. Pierwszy raz w życiu, w moim 31-letnim życiu, że mam tak ciemne włosy, bo przeważnie to był albo blond, albo jakaś rudość. Czerwieni jeszcze nie miałam, przeważnie to były rudości. Więc pierwszy raz mam tak ciemne włosy. Ale bardzo mi się to podoba, będą dość dobrze, dość łatwe w utrzymaniu. Także jestem bardzo podekscytowana i bardzo mi się ten efekt podoba. I chciałam was jeszcze poprosić, że jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, które byście chciały zobaczyć w moim wykonaniu, albo coś, co was bardzo interesuje i chciałybyście się dowiedzieć, w miarę możliwości odpowiem na każde pytanie. Możecie je zadawać w komentarzach poniżej albo po prostu dawać pomysły, na jakie filmiki macie pomysły. Jakie pomysły macie na moje filmiki? Ja pomysły mam, ale chciałabym też... Tak, z tych pomysłów wybiorę te, które najbardziej do mnie pasują, bo chcę, żeby ten kanał był jak najbardziej... Przepraszam. Żeby był jak najbardziej autentyczny. I żeby mi pasowało to, co robię, bo tylko wtedy ten kanał będzie taki prawdziwy i taki, jak powinien być od początku. Także tak, czekamy teraz na światłach i jedziemy do sklepu. Czekaj, myślisz, co ja myślę? Co? Myślisz, co ja myślę? Fajne, co? To było wszystko razem w zestawie, nie, Ajcia? A wiesz co? Co, kochanie? Możesz wsadzić siatkę na pierścionek. To ja się zmieszczę na pierścionek. O, zapomniałam. Paczek będę nosić, to wszyscy nie będą wiedzieć, że mam. No. Słodziaka. O, Aria sobie kupiła Exania. Supermania. I to miało misia w środku, tak? I takie dodatki w środku. I naklejki, i slime. I slime jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was. Dzisiaj co mamy? Czwartek? W czwartek. Ja już w pracy, idę właśnie po szkoła, także chwilowa przerwa. Wczoraj nie nagrywałam za dużo, taki pokręcony dzień trochę był. Dzieci się wczoraj dobrze bawiły,
potem przyszło zmęczenie i trzeba było się ewakuować do domu. A wieczorem już było w domu takie zmęczenie u Arii, że trzeba było szybko się kłaść spać po prostu. Także tak. Idę teraz po te szkła i pogadam do was później na lunchu. Dobra, ja już mam lunch. Biorę się właśnie za pisanie pamiętnika. To jest jedna z moich metod radzenia sobie z problemami w życiu. I myślę, że nagram kiedyś dla was film, jak ja sobie radzę z moją depresją i z tymi myślami, które mi się kłębią w głowie. Zrobimy taki filmik i zobaczymy, czy wy może macie też jakieś pomysły albo coś, co wam się sprawdza w takich momentach, w takich chwilach. Ja się staram robić te wpisy najczęściej, jak się tylko da, żeby te moje myśli, jakiekolwiek, nawet te pozytywne, nie pętliły mi się tam w głowie gdzieś, tylko żeby je wyrzucić z tej głowy i tą głowę oczyszczać jak najczęściej. Dzień dobry, dzień dobry. Ja znowu dogrywam małą cząstkę, żeby się z wami pożegnać, żeby zakończyć poprzedniego vloga. Jestem w pracy. Standardowo mała przerwa na odebranie szkieł. Więc kochani, życzę wam miłego oglądania i do zobaczenia.